telewizja w Polsce w centrum wydarzeń. Proszę państwa, w centrum wydarzeń niewątpliwie wyjazd, odlot polskiej delegacji do Waszyngtonu. Prezydent i premier na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych pana Joe Bidena udają się z wizytą. Będzie spotkanie w gabinecie owalnym z prezydentem, potem rozmowy plenarne i cała też osobny program wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Ale o tym później, a na razie kolejny temat, ważniejszy w Polsce, może nie tyle ważniejszy, ale równie ważny, to znaczy trwające ciągle protesty rolników i zapowiadane dalsze od 20 marca. I posłuchajmy, bo może czasami proste słowa człowieka, który pracuje na roli i wie, o co chodzi, bardziej trafiają niż różnego rodzaju opinie ekspertów do świadomości ludzi. Proszę posłuchać. Wyobrażacie sobie, co by zrobiła cegła, która leci prosto w głowę człowieka bez kasku? No to zastanówcie się, ile powinno być pozwów od rolników w stronę policji. O co my tak naprawdę strajkujemy? O wasz byt, o nasz byt. I my mamy dwa cele. Chcemy zarabiać, to jest chyba oczywiste. Nie chcemy jałmużny, nie chcemy dopłat. Chcemy godnie i uczciwie pracować i mieć za to pieniądze. No ale jak państwo mogli zobaczyć na rozlicznych filmikach umieszczanych w sieciach społecznościowych, w internecie, w mediach społecznościowych, bo nie wszystkie media o wielkim zasięgu to pokazywały, rolnicy spotkali się z bardzo brutalnym w niektórych momentach atakiem policji. Zupełnie bez powodu używano gazu, tudzież przymusu bezpośredniego. I pan wiceminister Kołodziejczak z dość, powiedziałabym, no taką dziecięcą szczerością powiedział, o co chodzi. Posłuchajmy. Ja odpowiem tak. Jeden z największych przywódców w ogóle w historii świata mówił o tym, że i on tego użył, że bardzo często wojsko czy służby swoim pokazem mocy mogą też spowodować różne działanie. I kiedy Karol Macedoński właśnie miał taki problem, że miał dużo mniej wojska niż druga strona, zaprezentował on musztrę swojej armii. Druga strona tak przestraszyła się tej dobrze zorganizowanej musztry, pokazu siły, że po prostu się wycofała. No właśnie, chyba to jest jasne, co było, kto był drugą stroną, kto się wycofał i kto się przestraszył pokazu siły. Ale była na tym proteście pani Julita Olszewska, rolniczka z Podlasia, która nam opowiedziała nie tylko o tym, jakie metody stosowano, ale także miała pewne uwagi pod adresem partii, która do niedawna mieniła się reprezentantem rolników. Proszę posłuchać. Można powiedzieć, że gazem dostać to teraz nie jest nic złego, mogło być o wiele gorzej. Pani... Ja słuchałam tych wypowiedzi, to z PSL, że ta posłanka powiedziała, tak, o bujach PiS-owskich, tak? Tak. A no to dobrze wiedzieć, to ja kolegom teraz powiem, że mamy nową ksywę, bo już ruskie onuce były, wszystko były, teraz jesteśmy bojówkami walczącymi o przetrwanie własnych rodzin, własnych wsi, a także o konsumentów. No to tak fajnie nazwać, i to PSL jeszcze do tego, ten PSL, który wywodzi się ze wsi. To jest po prostu już takiego durnego określenia, jak nie ma się co mówić, to już lepiej, żeby nic nie mówić. Bo się pali po prostu nas, że my się potrafimy już zmobilizować, i to chodziło najpierw o przestraszenie, żeby ludzie nie pojechali, o podzielenie, że tu było, marsz był taki, teraz marsz jest Solidarności. My jako rolnicy powinniśmy się cieszyć. Wie pani, państwo wiedzą, że tam byli starsi ludzie, którzy przyjechali. Ja, ze mną, do mnie podeszła kobieta ze Śląska, mówi, dziewczyno, ja w ciebie tak wierzę, ja z kopalni jestem. Zamiast łączyć albo chociaż się nic nie odzywać, nic, po prostu przyszli, protestują, nawet do nas nikt nie wyszedł. A teraz nas opisywać chuliganami, to te chuligani, przepraszam, my jako rolnicy mamy mieszkania na Wiejskiej, bo stamtąd kamienie leciały. No właśnie, zastraszenie, podzielenie i przeczekanie, aż wszystko się uspokoi. I o tym, czy rolnicy nie ustąpią, jak to dalej będzie wyglądało, rozmawiamy z panem Jarosławem Sochajko, posłem Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, no jak pan na to wszystko patrzy? No przede wszystkim tutaj taka zupełnie bierna postawa
partii, która od lat była związana ze wsią. Pani poseł Pasławska z PSL-u mówi, że to bojówki pisowskie te zamieszki w czasie strajku 6 marca czyniły. No jakaś zupełnie pomylenie, że tak powiem, z poplątaniem. Mam pani redaktor rację, przykro, po prostu bardzo przykro, że PSL rzucił się na stanowiska, rzucił się na rozszarpywanie właśnie łupów zwycięskich, bo oni tak Polskę traktują, zamiast na to, co robią. Ja wydrukowałem sobie program PSL-u, pani redaktor, i tutaj jest 5 stron napisanych, co oni obiecali rolnikom. I mówią o tym, że piszą o tym, że po kolei zablokowanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy. No obiecali i mówili, nawet tu napisali, jak to trzeba zrobić. Trzeba wprowadzić ustawę kaucyjną. Ja zaraz po objęciu przez nich rządów wyszedłem z tą ich ustawą, bo oni taką ustawę w ubiegłej kadencji złożyli. Nawet się pod nią podpisałem i podszedłem pod wszystkich posłów na sali plenarnej PSL-u, żeby się podpisali. Żaden się nie chciał podpisać, a za miesiąc minister Siekierski powiedział, że ona jest niezgodna z prawem unijnym, czyli nic nie zrobił. Później, że ma być zerowa stawka na zdrową żywność. Za chwileczkę wróci do 5%. Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł. Fundusz klęskowy. Fundusz wzajemnej pomocy stabilizacyjnej. Wypowiedzenie umowy z Mercosurem. Ubezpieczenia i umowy kontraktacyjne. Masę obietnic. A w zamian za to wepchnięcie w łapy lichwiarzy ponownie. A po 3 miesiącach pierwsza ustawa, jaką składają, to jest ustawa cofająca to, co w ubiegłej kadencji z Prawem i Sprawiedliwością przygotowaliśmy, czyli żeby rolnicy byli chronieni tak samo jak i konsumenci, żeby nie byli traktowani jako przedsiębiorcy, bo tak do tej pory byli traktowani i PSL chce do tego wrócić, czyli PSL chce, aby zostało może 100 tysięcy rolników w Polsce zamiast tego miliona. Zresztą pan minister Sawicki mówił, że jego interesuje rolnictwo przemysłowe. I teraz rolnicy, kiedy są tak zadłużeni, kiedy ceny płodów rolnych są totalnie nieopłacalne, on chce, żeby banki przyszły i zlicytowały rolników. No szok i niedowierzanie, i obawiam się, że oni to zrobią, bo na sali plenarnej było już to pierwsze czytanie i tylko Kukiz 15, Konfederacja i PS i Prawo i Sprawiedliwość się sprzeciwiają tej ustawie, więc prawdopodobnie ta bardzo szkodliwa dla rolników obecnie ustawa przejdzie. A jest w lasce marszałkowskiej 13 innych ustaw. Te ustawy, o których ja mówiłem w kampanii wyborczej, bo taką gazetkę sobie wydrukowałem i tutaj obietnice wyborcze, po prostu obietnice wyborcze, tak jak i poprzednio składałem, i już 80% z tego, co obiecałem, przygotowałem. Gdzie są te obietnice wyborcze PSL-u? Nie ma ich. Wracając do rolnictwa, pani na samym początku mówiła, co jest ważniejsze, czy ten wylot, czy te protesty. Ja myślę, że jedno i drugie jest równie ważne, bo wojsko bez żywności nie będzie działało. Jeżeli zniszczą oni nam rolnictwo, to poleci kilka innych działów gospodarki. I rolnicy powinni żyć z 3 takich działów produkcji żywności, odnawialnych źródeł energii oraz usług ekologicznych, ekoschematowych, świadczonych dla całego społeczeństwa. I zacznę od końca. Co lato słyszymy w jednym czy drugim mieście, że nie wolno podlewać ogródków, trzeba oszczędzać wodę, bo nie ma wody w studniach. A dlaczego nie ma wody w studniach? Bo nie ma wody na łąkach u rolników. Trzeba zacząć uczciwie płacić rolnikom za to, że będą retencjonowali wodę na swoich łąkach. I to jest wyjątkowo tanie. W zbiornikach retencyjnych, które się w Polsce buduje, to metr sześcienny wody kosztuje 30-40 zł. Dlaczego rolnikowi za ten sam metr sześcienny nie zapłacić 5 zł? Proszę zobaczyć. 6-8-krotnie taniej. A jaki efekt jest?
jeżeli na łąkach, tych, które są w zasobach rolników, podwyższyć by tylko lustro wody o 10 centymetrów, to mamy zretencjonowane tyle wody, ile we wszystkich dotychczas wybudowanych zbiornikach. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, panie pośle, ale właśnie w Zielonym Ładzie i w tym, co przygotował teraz Komisja Europejska, jest mowa o tym, żeby właśnie to, co zostało odzyskane przez rolników pod uprawy, czyli na przykład osuszone torfowiska, zalać znowu, więc to jest tak jakby w tym kierunku. To, co oni chcą zrobić, to oni chcą ograbić rolników z ich pieniędzy. Bo jeszcze raz. Zalać, nie dawać pieniędzy, tak? Dokładnie, dokładnie. Ja mówię uczciwie płacić rolnikom, czyli jakby rolnicy dostali, powiedzmy, 4000 do hektara za to, że oni retencjonują wodę na łąkach, to wtedy nie byłoby naprawdę problemów. I mamy rozwiązany problem suszy w ogromnym procencie. Bo jeszcze raz, tylko 10 centymetrów podwyższenie lustra wody, to jest tyle wody, co we wszystkich tych zbiornikach, a jest ich trochę w Polsce, wybudowanych dotychczas. A w niektórych miejscach można o metr podnieść to lustro wody. Więc jeżeli oni, ci ekolodzy, chcieliby uczciwie podejść, to by zaczęli płacić rolnikom. W 2022 roku zapłaciliśmy 33 miliardy złotych za kupno pozwoleń na emisję CO2. Tam na giełdach międzynarodowych korporacje się obłowiły. Z pani, z naszych pieniędzy, bo to trzeba było zapłacić. 33 miliardy. A dlaczego tych pieniędzy nie dać rolnikom, żeby oni ten dwutlenek węgla magazynowali na swoich polach, na swoich łąkach? Pieniądze zostają w Polsce. Jak rolnicy mają pieniądze, to rolnicy kupują usługi. No, gospodarka się kręci. A my w tej chwili eksportujemy nasze pieniądze do korporacji międzynarodowych. Czyli ten filar świadczenia usług ekologicznych, czyli wyłapywania dwutlenku węgla, bo co teraz, no, są korporacje, które, nazwijmy to mechanicznie, wyłapują dwutlenek węgla i go zatłaczają pod ziemię. No, jakiś absurd. A dlaczego tego nie robić i nie zwiększać próchniczności naszej gleby? Nasze gleby są słabymi glebami w Polsce. Średnio jest to około 2% próchniczności. Na Ukrainie jest 9% próchniczności. I dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby te gleby poprawić. I nie wydawać tych pieniędzy do drezna. I dwutlenek węgla do tego się nadaje. Rośliny się do tego nadają i rolnicy się do tego nadają. Przed chwilą uratowaliśmy niemiecką firmę Siemens. Polacy, polscy podatnicy uratowali niemiecką firmę Siemens, kupując wiatraki właśnie w tej turbiny wiatrowe u Niemców za około tam 5 miliardów złotych, 4,5 miliarda złotych. Jakby te pieniądze, miliarda euro, przepraszam, jakby te pieniądze dać rolnikom, żeby oni właśnie wybudowali biogazownię u siebie, to byśmy mieli ponad 2000 biogazowni. Stabilne źródło energii, ekologiczne źródło energii, które daje bardzo dobry nawóz. I taki projekt ustawy przygotowałem o takich strefach produkcji zwierzęcych, żeby w jednym miejscu była produkcja zwierzęca, przetwórstwo, właśnie takie małe, i biogazownia, dokładnie. No i na to powinny być pieniądze. A my wydaliśmy 5 miliardów euro po to, żeby Niemcom było lepiej. No nie mamy gospodarza, no niestety. Panie pośle, pewnie byśmy mogli jeszcze tutaj długo, długo mówić o tym, jak ten Zielony Ład poprawić, ale on czasami wydaje się zupełnie nie do poprawienia, tym bardziej, że dotyka także innych sfer właśnie, naszego życia, nie tylko rolnictwa. Właśnie o to chodzi, że w tym zakresie, co zrobił pan komisarz Wojciechowski, to są dobre rozwiązania, tylko za mało na to jest pieniędzy. Bo w tej chwili jest tam komponent ten wodny, woda w rolnictwie, tylko za to rolnik ma dostać 300 zł, a powinien 4000 zł dostać. I dalej, no, powtórzę, Unia generalnie jest prawie bankrutem, nie ma pieniędzy. No, ona jest bankrutem, tylko dlaczego my jako Polacy wydajemy nasze pieniądze za granicę? Właśnie chociażby na zakup tych emisji CO2. Przecież te pieniądze powinny zostać w Polsce. Powinny. Jeszcze jedną tylko ciekawostkę powiem, że właśnie ci ekolodzy obliczyli, że przez to, że jest za niski poziom wody na łąkach, to się wydostaje do atmosfery tyle CO2, co elektrownia Bełchatów. Największa elektrownia wypuszcza w niebo. To dajcie te pieniądze rolnikom, oni podwyższą poziom wody, no i będą oni mieli pieniądze, a nie wyprowadzamy pieniądze za granicę. No niestety, musimy kończyć naszą rozmowę, ale na pewno długo, długo jeszcze ta sprawa będzie dyskutowana, bo ten Zielony Ład ciągle jest na tapecie w Unii Europejskiej i ciągle są różne próby, żeby udowodnić, że to jest dla dobra rolnictwa i dla dobra Europy, a nie wręcz przeciwnie. Nie należy mieszać, bo tu ten komponent
koeficjent energetyczny, który tam jest, jest absurdalny, bo może oni nie pamiętają, że Ziemia jest okrągła. I jeżeli w Polsce czy w Europie nie będziemy emitować tego dwutlenku węgla, to on przybędzie z Ukrainy. No tam dopiero się emituje dwutlenku węgla. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sochajko, poseł Kukiz 15, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle. A my spotkamy się za chwilę. Proszę z nami zostać.